Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Hypixel. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali oczywiście w Bedwars. Mają wam opowiedzieć historię. Wczoraj planowałem nagrać, dzisiaj jest piątek, wczoraj był czwartek, tak jak nagrywam. Wczoraj chciałem nagrać obydwa odcinki z Hypixela. Bo nagrałem na początek przegląd modów, a potem chciałem nagrywać Hypixela i już w trakcie tego przeglądu modów zaczęło mnie strasznie boleć gardło. Cały czas musiałem kaszleć, nie mogłem dosłownie wytrzymać minuty czy półtorej minuty bez po prostu odkaszlnięcia, dlatego może w drugiej części materiału może jest więcej cięć, może możecie to zauważyć ewentualnie, to dlatego właśnie. I czułem się po prostu jakbym nagrał już 10 filmów, pomimo że nagrałem 0 tamtego dnia. Więc nie wiem dlaczego tak było, ale nagrywam dzisiaj. No to taka historia na start, bo jakby zawsze jakoś, nie wiem, coś tam gadam na wstępie, a dzisiaj nie mam nic do opowiedzenia. Będziemy grać sobie w 4v4, chociaż sprawdźmy Ultimate vs 2. Znaczy wersja 2 chyba, czy V2 po prostu. Nawet nie pamiętam co to jest za tryb, dlatego pójdziemy na 4v4. Dobra. Zaczynamy naszą rozgrywkę. Co to jest za mapa? Pierwszy raz w życiu widzę tę mapę. To musi być jakaś nowa mapa. Cieszę się, że Bedwarsy mają cały czas nowe mapy, bo pamiętam, że jak zacząłem grać w 2017, to zawsze były nowe mapy dodawane. 5 lat później nadal są nowe mapy dodawane i jestem po prostu szczęśliwy z tego powodu. Dawaj to złoto. Gość tutaj rzucił sobie po prostu złoto, jakby to nie było kompletnie nic. I poszedł sobie w ogóle na środek już. Czy tutaj, no tak, po prawej ani po lewej stronie nie ma nikogo. Fajne na 4v4 jest to, że po lewej i po prawej stronie naszej nie ma zazwyczaj chyba, bo nie pamiętam, może jest jakaś mapa, która to robi, ale zazwyczaj, przynajmniej nie powinno być, żadnego przeciwnika, co sprawia, że jakby nikt nie może nas zraszować. A ja nie lubię raszowania. Fajnie, w sensie jest to jakby część Bedwarsów. Raszowanie jest taka taktyka, po prostu zraszować kogoś. Akceptuję to, spoko, fajnie to jest. Ale chciałbym pograć w wersji Bedwarsów, gdzie nie ma czegoś takiego jak raszowanie, bo ja po prostu nie przepadam za raszowaniem, ani ja tego nie robię, ani jakby kiedy gram, nie lubię jak inni to robią, więc po prostu staram się, żeby tego... w sensie nie staram się, tylko nie chcę, żeby to było. Po prostu nie przepadam za tym. Okej, okay? No nie wiem, możesz sobie ziomeczku. O kurde, ciekawe. Niebiescy i zieloni do nas. Dlaczego i zieloni i niebiescy do nas przyszli? No wytwy. Dobra, weźmy, spróbujmy się do niego podbudować. Chodźmy tam na górę do niego w takim razie. Okej. Okay? Dobra, spróbujmy dobudować się tutaj. Nie wiem, czy on wie, że ja mam nożyce. Czy on zapomniał, że ja mam nożyce, czy on pomyślał, że to ktoś inny? Dlaczego? Jak on mnie mógł zabić w 3 ciosy, jak ja go biję z 10, już 12 razy go uderzyłem, czy coś takiego, i on nadal nie zginął? Nie rozumiem tego kompletnie. No ale teraz też już zginął. Czemu on zjadł jabłko? What? Bez sensu trochę, według mnie. Ale dobra, weźmy sobie troszeczkę wełny, kupmy sobie mieczyk, wiadomo, może więcej troszeczkę wełny. No i co, chodźmy na diamenty. No jeżeli oni są tutaj w trójkę, no to chyba sobie poradzą, nie? No raczej bez wątpienia. Czy na pewno można wchodzić jakoś szybko na te dźwigi? Nie, tam po prostu niebiescy się szybko zbudowali do tych dźwigów. To chyba dlatego tylko i wyłącznie z tego dźwiga się dobudowali do nas. Ciekawa taktyka, bardzo interesująca, żeby się szybko dobudować do dźwigu i żeby z góry spuścić po prostu atak na kogoś. Chociaż to byłoby przydatne, użyteczne jakby, jeżeli oni by wzięli ze sobą jakieś TNT. Myślę, że byłoby to wtedy przydatne. Czy tutaj gość za mną buduje się? Nie. Nie buduje się. Okej, czyli zieloni poszli do niebieskich. Ciekawe bardzo. Ten niebieski zrezygnował po prostu z pójścia tutaj. No, jakby rozumiem, jeżeli musieli bronić bazy, to w porządku, ale no niestety stracił 6 przez to diamentów. Zieloni rozwalili niebieskich, więc niebieskich strategia kompletnie zawiodła, ale tak kompletnie. Ja się zastanawiam, gdzie są, kurde, czerwoni nasi? Gdzie jest reszta czerwonej? Dobra, tu jest chociaż jeden gostek czerwony wraz z nami. Ale dobra, ja muszę oczyścić tutaj tę ścieżkę, bo tu nie można się troszeczkę połapać, co jest, gdzie i jak. Dobra, czyli tutaj mamy takie jakby wyniesienie, w porządku. Dobra, czyli tu jest jakiś gostek, spróbujmy go wystrzelić. Dobra, został wystrzelony, więc no, kurde, ale peszek, bardzo peszek niestety. Ale zielone łóżko zostało rozwalone i ja też zabiję zielonego gościa.
dzięki temu permanentnie, więc bardzo fajnie. Czy drugi też został kogoś zabity? Czy to ten, co tutaj się buduje cały czas do góry, on też został zabity? Jeżeli tak, to bardzo fajnie, bardzo bym się cieszył z tego powodu. Bo pozostaje tylko żółci, których w ogóle nawet nie widzieliśmy dzisiaj. No i... O, super, został kolejny zielony zabity. No i my, nie? Tylko żółci i my. Ale do żółtych też zieloni szli, więc pewnie żółci też za dużo nie mają, nie wiem, nazbierane surowców czy cokolwiek. Zresztą żółci są chyba naszymi sąsiadami tak w ogóle, co by oznaczało, że dzielimy z nimi diamenty i chyba na te diamenty też nie poszli. Tak, patrzcie, rzeczywiście, oni jeszcze nie poszli też i na diamenty, dlatego ja bym chętnie bardzo po prostu szybko poszedł na te diamenty, które są u żółtych, bo to oznacza, że ich tam po prostu trochę nazgromadziło. Dobra, ale to muszę sobie pójść i kupić troszeczkę wełny. Dobra, widzę, że tam żółty jest jeden. Wydaje mi się, że żółci nie ogarniają jakoś tak niesamowicie dobrze, więc można byłoby, myślę, że szybko ich pójść i załatwić. Może nawet w pojedynkę potencjalnie sam mógłbym to zrobić, ale nie będę tego póki co robił. Jeżeli ktoś z moich teammateów chce to zrobić, jeżeli moich dwóch na przykład teammateów chcą to zrobić, o, widzę, że tam ktoś poszedł do ich bazy i zostało zabitych dwóch gości przez niego. Trzech w ogóle zostało zabitych żółtych, ale no ja myślę, że póki co diamenty są jednak troszeczkę jeszcze ważniejsze. Widzę, że tam... O nie, ty! Niebieski tu jest! Niebieski jest w naszej bazie. Oj, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, szczerze. Oj. Dobra, weźmy, schowajmy te diamenty tutaj póki co, przynajmniej na chwilkę. I spróbujmy go zabić. Help im napiszmy, że w naszej bazie jest gostek niebieski. Dobra, okej. Okay. On otrzymał obrażenia. Dobra. Dobra, uff. Dobra. Udało mi się go zabić na całe szczęście. No dobra, no to w takim razie co, już nie ma nikogo w drużynie niebieskich, tak? O ile rozumiem dobrze. Chociaż, no nie wiem, nie jestem pewien. Może ktoś tam jeszcze jest. Okej. Okay. Czerwony napisał, że żółci to jest bot team. W sensie nie jestem pewien, czy chciał ich jakby obrazić, że nie mają umiejętności i są botami. Czy raczej chciał im po prostu przekazać, że... Raczej nam przekazać, że mają może kogoś AFK, że ktoś tam jest botem po prostu, czy nie jestem pewien do końca, o co mu chodziło. Pewnie chodziło mu o tą pierwszą rzecz, no ale to nieładnie tak po prostu sobie wyzywać ludzi od botów. No może są początkującymi graczami, nie? No właśnie, co wtedy? Dobra, mam dwa kamienne miecze w ogóle z jakiegokolwiek powodu. Trzeba znaleźć gościa, który jest... to jest jakiś żółty gość, okej. Okay. To trzeba do niego pójść. Załatwić go trzeba. Teraz spróbujmy, zobaczmy. Trzy szmaragdy tu są, ciekawe. Teraz spróbujmy pobić go. Tego typiarza. Dobra, chodźmy, bić go. Dobra, bijmy go. O, dobra, udało mi się go zabić. Mam 5 szmaragdów tak w ogóle, czyli on też miał w ogóle szmaragda przy sobie. To mógłbym kupić diamentową zbrojkę, bo tak naprawdę został nam jeden niebieski gość. No, szczerze mówiąc, jeżeli mamy 4 gości w drużynie, to raczej sobie chyba z nim poradzimy, nie? Nie wiem, jak źle musielibyśmy zagrać, żeby stracić od niebieskiego w tym momencie łóżko, nie? Ale dobra, ja sobie pójdę kupić zbrojkę diamentową za szmaragdy. I no cóż, spróbuję zlokalizować potem niebieskiego. Dobra, mam 17, dobra, mogę Hillpula kupić? Nie, bo tu kosztuje 3 diamenty. Dobra, mam 17 złota i prawie stack żelaza, ale to mi jeszcze póki co nie pomoże raczej za dużo. Chodźmy może do bazy niebieskiego, w sensie... O! Jestem świetnym graczem Bedwars, przysięgam wam, naprawdę jestem dobrym graczem Bedwars. Nie, może nie jestem jakimś dobrym. Okej, dobra, tam bije się już z niebieskim czerwony, ale niestety zginął. Dobra, to nie jest żaden problem. My możemy pójść do niebieskiego i my możemy go spróbować rozwalić, w szczególności, że mamy diamentową zbrojkę. Dobra, lecimy do tego niebieskiego. Czy tam jest... Łatwiej chyba będzie pójść nawet od tutaj diamentów do niebieskiego, bo tutaj nawet jest już troszeczkę coś tam zbudowanego. Weźmy te diamenty póki co i schowajmy je tutaj. Jeżeli byśmy zginęli i on by poszedł sobie po te diamenty, to ich nie będzie miał. A chodźmy do bazy niebieskiego, dobra. I spróbujemy go wyeliminować. Dobra, spróbujmy. Mam nadzieję, że on nie ma zbyt OP rzeczy. O, elo? Siema? Siema, ziomek? Mam diamentową zbrojkę. Okej, dobra, spróbujmy. O ile on tych golemów ma? 3 golemy? Przecież to jest 360 żelaza. Jeju, jaka gigantyczna liczba. Dobra, pójdźmy do niego już bez...
z po prostu drewnianym mieczem. Wszystkich trzech gości naszych pozostałych też do niego poszło, więc tak naprawdę jest już prawdopodobnie po nim. To jest ostateczna już po prostu, ostateczny atak, ostateczna ofensywa. Dobra, no jest prawdopodobnie po nim, no jestem praktycznie o tym przekonany. Ty, nie, ja go chyba nie trafiłem, chyba nie, to nie ja go zabiję niestety, nie? Nie, niestety to nie ja, no trudno. Ale wygraliśmy! GG, bardzo fajna rozgrywka, bardzo ładnie nam poszło, miałem dobrych teammateów, więc się cieszę, że wygraliśmy. Jezu, ten gość tutaj rozwala smokiem bloki. Dobra, chodźmy na następnej rozgrywki. Dobra, rozpoczynamy kolejną rozgrywkę. Jeżeli ta rozgrywka będzie miała podobną długość do poprzedniej, to będzie to nasza ostatnia rozgrywka. Będą sobie dwa takie fajne, krótkie rozgrywki po prostu i będzie taki filmik z nich. I szczerze mówiąc, no prawdopodobnie nie wygramy znowu tak bardzo, nie? W sensie, jaka jest szansa na to, że dostajemy znowu dosyć dobrych teammateów, że znowu, wiecie, uda nam się... Okej, okay, no, zrób to, dokończ tak jakbyś chciał. A my tu obudujemy sobie w takim razie. Dobra, no jeżeli po prostu tak zrobił, to już tak też dokończmy. No dobra, chyba jest w miarę okej, w sensie tam potrzebne jest jeszcze troszeczkę bloczków, ale to właśnie możemy w sumie obudować sobie w taki sposób, wełną po prostu możemy to obudować wszystko. Zrobimy jakieś dziwne takie łóżko wyjdzie nam, przynajmniej będziemy mieli troszeczkę inną strategię niż normalnie zawsze jest zazwyczaj strategia nasza. Będzie jakaś inna, więc będzie śmiesznie, jakieś takie niepoukładane jest to nasze łóżko. No ale dobra, no trudno, chodźmy po jakieś diamenty, tutaj tam są jakieś diamenty, dobra, lecimy po tamte diamenty, bo trzeba szybciutko. Tylko wow, tak szybko, kurde, zieloni zostali rozwaleni, a tam są żółci, są naszymi sąsiadami. Okej, czyli ci najdalsi zostali rozwaleni, w porządku, no dobra, spoko, dobra, zbierz diamenciki, a my idziemy sobie na niebie. Ej, ale ziomek, o dobra, dobra, może pójdziemy rozwalić łóżko. Dobra, nie będziemy im rozwalać łóżka, ale może ukradnę tutaj te diamenty stąd? Nie, zobaczymy. Ktoś mnie chyba próbował wysadzić, tak mi się wydaje. Nie, ktoś próbował wysadzić ich łóżko, okej. Okay. Dobra, wracamy, żeby nas tylko nie zaatakowali, żeby mniej zaatakowali. Dobra, ja widzę, że niebiescy się biją w ogóle z żółtymi z jakiegokolwiek powodu, więc dobra, tam, okej, to jest czerwony do nas idzie, na całe szczęście, czyli nasz teammate. W porządku, dobra, czy my jesteśmy przy kolejnych diamentach? Żółtych trzeba będzie wyeliminować, bo jeżeli... O ty gałganie, o ty... O kurde... Nie... Jak to się wydarzyło? Widzę, on nawet nie był przy mnie, wytwy. Dobra, no to chodźmy jeszcze raz, spróbujmy go teraz zabić drugi raz. Fajnie. Ziomek, wiesz, że ty masz przy sobie diamentów? Ja bym po prostu tego nie robił ze względu na to, żeby po prostu tych diamentów nie stracić, tylko i wyłącznie. Więc nie wiem, czemu on chce stracić te diamenty, to po co on w ogóle je brał jakby w pierwszej kolejności, nie? O to chodzi raczej. Dobra, czy on jest... Okej, okay, czyli on gdzieś tam jest, chyba został zabity, dobra, w porządku. Dobra, spróbujmy w takim razie go... Okej. Okay. Okej, okay, dobra, po prostu XD. No dobra, obudujmy troszeczkę tutaj lepiej. Nasze łóżko, co? Dobra, mogę dodać tę wełnę, którą mam jakoś tu gdzieś i tu, o, tu, pyk, myk, o, i pyk, nie wiem. No, niezbyt dobre jest nasza obrona łóżka przeciwko wybuchowym materiałom, ale mamy chociaż endstone, szczerze mówiąc, nie jest aż tak źle. Dobra, kupmy sobie, kurde, no muszę trochę wełny kupić, więc nie kupię sobie niestety miecza kamiennego ani nic. Okej, okay, dobra, tu jest gostek. Ziomek. Ziomki. Dobra, weźmy go. Kurde, no, on robi znowu to samo i znowu mu się nie uda tego zrobić. Prawdopodobnie jestem o tym przekonany na jakieś, nie wiem, 80%. Okej, okay, dobra. Ty, mogę go jeszcze uderzyć, okej? Okay? Dobra, spróbujmy to zrobić w takim razie. Okej? Okay? To spróbujmy. Kurde, no nie, dlaczego tak się kończy to za każdym razem? Dobra, dobra, chodźmy tutaj tego niebieskiego pobić. Pyk, pyk. No, co jest? Kto? Kto mnie w ogóle atakuje? Nikt mnie nie atakuje tak naprawdę w tym momencie. Dobra? Dobra, dobra, dobra. No i u góry są ci żółci, dwaj goście. No dobra, to chodźmy sobie w takim razie po... no nie wiem, szczerze mówiąc, po co. Bo spadli, więc możemy ich po prostu zabić z giga jakby łatwością. Czy oni gdzieś... Nie, no chyba... Oni zginęli obydwoje? A dobra, teraz zginęli obydwoje, dobra. Czyli jeden musiał zostać po prostu zrzucony do wojda, no to w porządku.
Dobra, chodźmy po diamenty tu. No idzie tutaj gość. Dobra, to spróbujmy go uderzyć. Myk. Pyk. Super, dobra. Dobra, może go zabijemy nawet? A. Fajnie, fajnie. Widzieliście, że władowałem w niego z jakieś 3-4 uderzenia i gra odczytała to jako 0 uderzeń, a ja zostałem uderzony. Fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo, że tak działa ta gra. Dobra, zobaczmy, czy tu są jakiekolwiek diamenty, bo jeżeli on zebrał, znaczy po prostu chyba nie zebrał, w sensie może zebrał i potem zebrał gdzieś do tyłu, w sensie musiał jakąś chwilę temu zabrać, jeżeli zabrał. Dobra, spróbujmy. Dawaj diamenta. No dawaj. No, halo? Halo? Jakiś diament? Nie wiem, zlagowało chyba mocno dosyć ten diamentowy generator, mam takie wrażenie. Ktoś kupił Golden Forge, nie no, geniusz, szczerze mówiąc. Po prostu genialny geniusz. Dobra, wystrzeliliśmy chyba go w powietrze, nie? Tak. Nie, a dobra, to żółty. Niebieski chyba został wystrzelony w powietrze. Ale to nie przeze mnie, serio? No dobra, no trudno niestety w takim razie. Dobra, weźmy to może jakoś tu zredukujmy, czy coś takiego. Czemu? Ale to jest nie fair, bo teraz i jakby żółci i niebiescy skupiają się w pełni na nas, a między sobą się chyba nie biją. Bo z tego co widzę, to chyba się nie biją już między sobą. Chyba przestaje się bić ze sobą. Dobra, kupujemy w takim razie... Jest już Reinforce Armor 1. O, no dobra, no to kurde, bo to będziemy musieli poczekać na jeszcze 3 dodatkowe diamenty, żeby móc zaatakować ich po prostu. Znaczy, zaatakować, kupić miecz. Miecze lepsze, dobra? Ale kurde, on miał niestety mieczyk żelazny. Ja praktycznie w ogóle nie dostaję surowców, a to przez to, że. Dobra, spróbujmy zgarnąć stąd sobie jakieś surowce. Dobra, czy on się buduje do góry, co jest bardzo dobre według mnie, bo ja nawet nie chcę się, ja się nawet nim nie przejmuję. Ja idę tu. Tutaj idziemy. Dobra, spróbujmy tego typiarza wyeliminować. Spróbujmy go wystrzelić w powietrze. Dobrze, dobra, udało się, fajnie. Czyli on jest sam teraz u góry, albo został nawet zabity. Kto tam jest? Ktoś tu jest w ogóle? Czy... Chyba nie. Dobra, fajnie, że budują nam... jakby zwiększają nam obronę tutaj niebiescy, fajnie, bo dobudowują nam bloki, dużo wełny, nasza obrona jakby polega dosyć mocno na wełnie w tym momencie, a dzięki jakby niebieskim mamy tej wełny tutaj jeszcze więcej w tym momencie. Ktoś kupił łuk i go atakuje, ale beka, no to nieźle w takim razie. Teraz spróbujmy się dobudować tutaj w takim razie, jakś tak mniej więcej. Teraz spróbujmy. Dobra. Ty, spadł chyba do Wojda. Co za gość? Dobra, łatwo. Ale, hej, ja go uderzyłem. Dlaczego nie dostałem killa za niego? Kurde, mega słabo. Nie dostałem za niego killa, pomimo, że go uderzyłem. No dobra, no to weźmy sobie... Dobra, mamy 9 diamentów w tym momencie, więc będziemy mieli Sharpened Swords, więc bardzo fajnie. Tutaj niebieski po raz kolejny do nas buduje. Po raz kolejny. No nic, co. Dobra, weźmy sobie... 9 mam diamentów. Gdybym miał 10, to bym sobie wziął Reinforce Armor, ale tak to potrzebujemy na jakiekolwiek ulepszenie, no chociażby miecze. Ale dobra, mamy chociaż zaciętą obronę, więc fajnie. O! Dobra, uderzyłem go chociaż raz, przynajmniej spadł dzięki temu na dół. Ja i tak nie miałem nic przy sobie, tak naprawdę wyleczył mnie dzięki temu, że mnie zabił. 5 sekund to tam tak naprawdę nic chyba nie będzie znaczyło w tym momencie, prawda? I chodźmy... Halo? Dobra. Spróbujmy go pobić po prostu. Dobra. Zabity, bezproblemowo, żadnego. Kurde, ten Stormwachl cały czas zgarnia wszystkie kile. Wszystkie kile są zgarniane przez Stormwachla. Czy to ja zabiję, czy to... W sensie, no jakby to on zabija ostatecznie, ale tak naprawdę wszystkie kile od niego pochodzą, mimo że teraz wygląda na tego niebieskiego rzuciło się 4 gości i nadal nic. Dobra, całe szczęście. Kurde, ratuje nam dupsko ten Endstone, szczerze mówiąc. Będzie trzeba zrobić jakąś sobie chyba ochronę przed po prostu... wiecie, trzeba będzie sobie zrobić ochronę przed atakami z góry. Trzeba będzie jakoś dobudować się do góry, czy coś takiego. Nie wiem, szczerze mówiąc, co możemy zrobić tak naprawdę. Ale dobra, mam złoto na zbrojkę lepszą. Zobaczymy, co tam będzie można sobie zrobić. Kupmy sobie trochę tego i zbrojkę permanentną żelazną. Co? To... O nie. Uff, dobra. Dobra, udało mi się zabić gościa żółtego. Dobra, spróbujmy w takim razie... Kurde, goście... Czemu oni cały czas zużywają po prostu... O, no i żółty rozwalił nam niestety
łóżko. Ajej, a szkoda. Kurde, no niestety, no ale bardzo, bardzo, bardzo długo wytrzymaliśmy, będąc pod atakami różnych po prostu drużyn, w sensie, że niebieskich i żółtych, cały czas nas atakowali, cały czas i przeżyliśmy, więc ja uważam to i tak za jakieś takie fajne zwycięstwo, bo przynajmniej przeżyliśmy, a oni nas tak długo atakowali. Dobra, teraz musimy się chować trochę, szczerze mówiąc, bo o, super. Teraz spróbujmy, a jakbym go rzucił? O, super, ruszył się niestety. Myślę, że jak go rzucę, to może... Nie, nie, ziomek, nie, chodź. Kurde, no niestety, chyba straciliśmy jednego z gości. Dobra, sprawdźmy, czy... O, no, udało mu się go zabić, w sumie spoko, całkiem fajnie w takim razie. Gdzie, co? Okej. Okay. Czy tutaj z tyłu jest ktoś? Dlatego tu idziesz, ziomeczku? Tu ktoś jest? Jest tu ktoś? Halo? W ogóle, jakie to są wysokie bloki, takie budynki. Nie patrzyłem nawet na to. Hej, nawet nie wiedziałem, że mogliśmy ich dosięgać cały czas stąd. Ja, gdybym tylko wiedział, to byłoby dużo łatwiej nam, szczerze mówiąc. Kurde, niestety nie wiedziałem. Ale nadal żyje czterech nas. Więc dobrze, fajnie. Którym się schodzi, kurde, troszeczkę tu utknąłem. Teraz niebiescy i żółci biją się między sobą, więc możemy zrobić, wiecie, oborona gaming, nie? Dobra, za te cztery diamenty kupiłbym... Jest healpool kupiony, okej, dobra, to tutaj ludzie naprawdę zbierali diamenty i kupowali ulepszenia, więc bardzo fajnie. Ja bym zaryzykował i chyba bym poszedł na środek, czy na środku jest tam ktoś? To czerwone jest na środku, okej. Dobra, to zbierzmy, dobra, tu nie ma diamentów, czyli on chyba też ma te diamenty w takim razie. Dobra, to nie, no ja bym go zostawił, bo jakoś się boję tutaj być. Będziemy mieli dwa dodatkowe diamenty, więc spoko. No chodźmy chyba tą ścieżką, szczerze mówiąc. Nie, powinienem pójść dołem, no dobra, trudno, ale zobaczymy, jak oni się tutaj, jak oni się tutaj dostawali do nas, jakoś kurde, tu i teraz, czekajcie, nie. Dobra, zeskoczmy tu, straćmy, czy ty, nie straciłem, teraz dopiero straciłem serduszko obrażeń. Dobra, 13 żelaza, to sporo, weźmy sobie 18 złota i weźmy sobie, kupmy, ale wziąłem to złoto. Czy mi znowu zaczęło lagować internet? I tak w sumie przegraliśmy, więc fajnie, że pod koniec zaczęło nam lagować internet, to dobrze. W sensie to niedobrze, że w ogóle zaczęło mi lagować internet, ale widzę, no ja nie wiem, co się dzieje z tym internetem. Powinien być już naprawiony w tym momencie. A teraz? No, widzę, że super. Giga laguje mocno internet. Kurde. Widzę, że to nasz teammate ma golema żelaznego, więc spoko. Ale jestem bezużyteczny w tym momencie niestety w tej rozgrywce, bo ja nie jestem w stanie zobaczyć niczego. Nie ma jakby nic. O, właśnie spadł chyba nasz czerwony niestety do voida. A nie, to był żółty. Okej, okay, dobra, spoko. Jak możecie zobaczyć, no dosłownie postacie mi na ekranie poruszają się z prędkością, nie wiem, dwóch klatek na sekundę, więc nie będę w stanie ich trafiać, jeżeli chodzi jakby o tą serwerową część Minecrafta, jeżeli chodzi o internet. Więc no tak naprawdę ja mógłbym was pożegnać. O, żółte łóżko zostało rozwalone przez niebieskiego, co ciekawe. W sensie, no będę oczywiście siedział tutaj cały czas, ale zostanę prawdopodobnie bardzo szybko zabity, bo nie będę w stanie nawet jednego uderzenia sprzedać mojemu przeciwnikowi. Oddaję wszystko, co mam temu teammate'owi, który tutaj jest w naszej bazie, bo ja będę już tak naprawdę bezużyteczny. I o, kupił Maniac Miner 1, czy to jest po prostu haste? Tak, to jest to. Nie mam pojęcia, po co on to kupił, ale spoko, może... On napisał przed chwilą, że ma jakiś plan, więc może ma jakiś plan. no ale jeżeli ten plan na przykład to było zniszczenie łóżka żółtych, zostało już zniszczone na przykład, no nie wiem, szczerze mówiąc, czy jakkolwiek teraz to może wpłynąć na to, żeby... Wiecie co? Dobra, skoro ja i tak zginę, prędzej czy później, to po prostu wiecie, co zrobimy? Pójdziemy do bazy niebieskich po prostu. Pójdziemy do bazy niebieskich, spróbujemy im rozwalić łóżko, bo ja widzę, że oni teraz są zaangażowani w walkę z po prostu żółtymi. Może się uda rozwalić łóżko niebieskim. Dobra, widzę, że... O, super. Dobra, dobra, może uda się go zabić. Może się uda jego zabić. Dobra. Kurde, i co teraz? O nie. Błagam. Tak jest! O, tak jest! Udało mi się. Tak jest, udało mi się ostatnią rzeczą, którą zrobiłem.
to było nasza jakby, i żółci wygrają dzięki temu. Nasza drużyna niestety umarła, zaczęli bardzo szybko umierać, tutaj Raunter umarł dosyć szybko, tutaj jeszcze przed chwilą musiał chyba ktoś umrzeć. Wydaje mi się, że wyszedł któryś z gości, bo, a nie, zostali tutaj obydwaj zabici, ale udało mi się rozwalić łóżko i zdobyć jeszcze final killa, zanim odszedłem, mimo że mnie lagowało, w sensie przestało mnie lagować akurat, to super, ale wow, okej, dobra. Wow, jestem pod wrażeniem, że mi się udało to zrobić. No, żółci prawdopodobnie wygrali. Poczekam tutaj po prostu, aż się skończy rozgrywka i zobaczymy, jak to wygra. Dobra, ostateczne starcie. Gość w diamentowej zbrojce żółty jest atakowany przez niebieskiego, a raczej niebieskiego atakuje. No i niebiescy przegrali. GG. Good game, napiszę jeszcze, bo naprawdę mam to na myśli. Bardzo dobra rozgrywka, bardzo, bardzo dobrze nam poszło, bardzo dobrze wszystkim poszło. Bardzo, super, świetnie, fajnie. Wow, ja miałem w ogóle 7 killi i jednego final killa, czyli łącznie 8 killi i mimo to nie miałem, nie jestem nawet na podium. Wow, tutaj żółty to jest chyba 13 killi, tu nasz czerwony Stormwachl ma 12 killi i tutaj 14 killi ma ktoś, nie wiem kto, to musi być jakiś niebieski gracz, ten, który został zabity jako ostatni. No i wygrali żółci, ale myślę, że honorowymi zwycięzcami jesteśmy my, mam takie wrażenie. No poszło naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No ale tak jak mówiłem, właśnie ten Stormwachl wszystkie kile nam kradł wszystkim. No nie wiem, jakoś dziwnie to wyszło. No nie wiem, w każdym razie widzimy się jutro o 18, ja cię póki co z wami żegnam. Będziemy, wiecie co, zastanawiam się, wydaje mi się, że nie będzie przeglądu modów w tym tygodniu, wiecie? I w przyszłym tygodniu prawdopodobnie pojawi się Old Mod 6. Myślę, że tak to rozwiążemy. Więc widzimy się prawdopodobnie dopiero we wtorek o 18, więc w przyszłym tygodniu będzie tylko Kuwait Outpost we wtorek i w czwartek, no i Hypixel normalnie będzie w sobotę i w niedzielę, więc w przyszłym tygodniu po prostu nie będzie przeglądu modów i zamiast przeglądu modów też nie będzie niczego, więc sorki za to, jeszcze może napiszę o tym posta, ale tak raczej to rozwiążemy. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!